Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, serii o tym samym tytule. Zacznijmy może od tego, że są primogemy do wzięcia za darmo. W tym momencie jest kodzik, macie go na dole w przypiętym komentarzu. I żeby odebrać primogemy, możecie to zrobić ze strony, bądź wejść tu w settings, account, redeem klejacie. I powinno zostać łyknięte, ta jest, 60 primogemów i 10 tysięcy mory do wzięcia. Nie wiem skąd oryginalnie jest ten kluczyk, nie udało mi się dojść do tego, kto go wrzucił. Najwcześniejszą rzecz z tym kluczem to jest filmik od youtubera, który się nazywa Gek Koch, czy jakoś tak, gada bodajże po hiszpańsku. Link macie na dole w przypiętym komentarzu, na samym dole, ktoś by chciał sprawdzić. Nic wcześniejszego nie znalazłem, nie wiem skąd ten kluczyk wyciekł. Więc używajcie czym prędzej, bo nie wiem jak długo jest aktywny. Jak mówimy o kodzikach, to był również kodzik od Alienware, którego gdy przyuważyłem, to już nie było kodów, bo się wszystkie rozdały, więc trzymajcie rękę na pulsie, bo wygląda na to, że Michał ją rzuca, bądź planowało rzucać, nie wiadomo jak się sytuacja zmieniła ze względu na to, co się dzieje, kodzikami na primogemy w naszą stronę i miały się pojawić w różnych źródłach. Alienware swoje puściło, jak widzicie tu też się coś pojawiło, więc teoretycznie może z jakichś innych źródeł, bądź tych samych, tylko ponownie jeszcze klucze się pojawią, będę informował na bieżąco. Zanim przejdziemy dalej, warto powiedzieć o tym, że dziś będzie stream około godziny 18, na dole link w przypiętym komentarzu jest. Tym razem będzie na Twitchu i nie u mnie na Twitchu, ja będę gościnnie, więc tym bardziej serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że widzimy się o 18 ponownie. No dobra, ludziska jest! Doczekaliśmy się. O, w ogóle widać tą Celestię bodajże. I jest słup światła, który mnie informuje, gdzie jest ten quest, który teraz powinniśmy robić. Zostawię go sobie na później, nagram wszystko ładnie, grzecznie. I zobaczymy, mam nadzieję, że przyda nam się to. O, jednak udało mi się jakiegoś dziobonga ubić, bo przed chwilą zczyściłem gołębie przed Timim. W ogóle widzieliście tego mema, wrzucałem na Instagrama, może go potem wrzucę na Discorda również, jak Hutao doskakuje do Timiego z tekstem: hej, hej, chcesz się spotkać z tatusiem? Jak dekorowali, nie ma tych donic, które były wcześniej. O, come on, faktycznie jest więcej kwiatów. Młoda tutaj oczywiście ma swoją kwiacierenkę. Niewiele kwiatów teraz sprzedasz, aczkolwiek może sprzeda wręcz więcej. Wiecie, popyt, podaż, zapotrzebowanie. Tu bez zmian, questa mam u Sary, więc żeby było zabawniej, tak to wygląda. Wow, fontanna się zmieniła i to tak ostro. Ostro, ostro. To pamiętam, to były te przecieki z Rosarią, że tutaj pokazywali Rosarię, a w tle było widać tą fontannę i to było takie śmiechowe, że dwa przecieki ze jednym zamachem. Nie będę jeszcze rozpoczynał żadnych eventowych rzeczy tak naprawdę, chcę się tylko rozejrzeć. Ciekawe, czy boczne uliczki też są udekorowane. Troszkę są jakieś girlandy, coś tam. Czy girlandy nazywa? Tutaj jest klasyk, tu po prostu polewają. Tutaj święta nie obejmują tej części Mondstadt, tu jest po staremu. O, dekoracji jest naprawdę sporo. I te latające dmuchawce, czy jak to się nazywa, to dmuchawca, ten taki puszak. Ciekawe jak przystroili tego Wenty... Barbatosa. Barbatos. Kiedyś tak hardkorowo się mówił Bóg Barbatos i w ogóle ten, a teraz to jest takie no Wenty, ten Wentyl. Jest to takie, nie że przebudowali całe miasto, tak jakby faktycznie ktoś chciał udekorować miasto, a nie przerobili w programie do edycji całe miasto na coś całkowicie innego, tylko to są po prostu dekoracje zarzucone. I to nie tak jak w niektórych gierkach, że też dorzucili choinkę i kilka bombek i miga i jest, macie święta. Tylko tak jakby ludzie tu faktycznie próbowali udekorować to, co mają. Coś tam, Barbatos więcej? Nic? Nie? No to nie. Gdzieś tu powinien wentyl biegać i mówić, że no, za mało kwiatów. Więcej kwiatów, więc więcej wina z tych dmuchawców. Katedrałka. Kwiatów, a kwiatów. Gratuluję wszystkim, którzy są uczuleni na pyłki. Wydaje mi się, że w przyszłym roku w tych miejscach będą stały choinki. Z bombkami. Jeżeli w Chinach będzie inna sytuacja polityczna i będziemy mieli normalne święta w grach. No dobra, teraz może troszkę pół żartem, pół serio. Poszły wczoraj ploty, które były oparte o żart, którego ktoś nie doczytał. I zaczęli wszyscy panikować, że Michojo przegląda wasze prywatne wiadomości. Michojo wraz z Discordem skanuje wszystkie kanały na Discordzie w poszukiwaniu lików. Michojo czyta wasze wiadomości na Facebooku, na Twitterze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To był żart. Wydaje mi się, że ten żart został puszczony przez dwóch gości na Twitterze. Mogę się mylić, ale jestem prawie pewny, że widziałem tu u Zenieta i jest skasowany i nie ma po tym żadnego śladu, więc może mi się to przyśniło. I jest również, tu wam nawet wklejam screena i zasłaniam ten piękny zachód słońca. Nie, poczekam aż zajdzie. No,
Już? Klejam wam screena od World of Tiamat. On ma takie dość dziwne poczucie humoru. Zazwyczaj jego żarty są bardzo nietrafione. Mnie śmieszą, ale z drugiej strony jestem fanem sucharów. Więc kiedy to zobaczyłem, to się zaśmiałem, zanim jeszcze wczoraj dodał adnotację, że jest to żart, bo ludzie łapali się na to tak, jakby to była prawda, więc... I pomimo tej adnotacji i całego tłumu ludzi, którzy mówią, że to jest żart, że MiHoYo prawnie nie ma możliwości, Discord nie ma prawnie możliwości czesać kanałów w poszukiwaniu niewłaściwych treści. Wiecie, tego typu numery to może robić partia Chin w Chinach, ale nie Discord na Europę i Amerykę. My podlegamy zasadom Discorda, których nie łamiemy, i podlegamy prawu Polski, którego nie łamiemy. Więc zamykanie wszystkich serwerów z likami, bo ktoś rzucił żart, tak mnie wczoraj rozbawiło. W sumie, z mojej perspektywy to jest lepiej, bo moje źródła zostają totalnie nienaruszone. Jest takie, zaczynam mieć monopol, jak tak dalej pójdzie? Z drugiej strony nie mam co zrobić z tym monopolem, bo nie mogę tego podać dalej i to jest frustrujące, okrutnie frustrujące. Ale chcę, żebyście mieli świadomość, że to był żart, że ludzie, którzy was straszą, że teraz będą banowali kanały i będą konsekwencje prawne za to, że wrzucaliście jakieś obrazy. Nie, nie, dopóki nie jesteście na becie i nie podpisywaliście NDA, to tak jakby prawo cytatu, jada, jada, jada. Nie macie się czym przejmować, nie panikujcie, to był żart. Teraz, kiedy mamy to za sobą, to powiedzmy parę rzeczy na temat spoilerów i spekulacji, bo znowu jest kilka tematów do odkręcenia i parę rzeczy do powiedzenia. Więc przede wszystkim te postacie, o których ostatnio było głośno, czyli End User License Agreement, czy jakoś tak? Wczoraj komentarze u mnie pod filmikiem, mam wrażenie, że część osób odebrała to tak, jakby te postacie miały się nie pojawić, że one były pułapką na likerów, a do gry naprawdę się nie zbliżają. Nie, nie, z tego co rozumiem, one naprawdę do gry się zbliżają, tylko wyciekły ze sporym wyprzedzeniem. Ja, jeżeli oglądaliście moje stare filmiki, to wiecie, z jak dużym wyprzedzeniem wyciekły. I nie wydaje mi się, żeby MiHoYo chciało je po prostu usunąć całkiem, bo to jest kawał dobrej roboty. To, co postanowili z nimi zrobić, to wykorzystać je jako bait i sprawdzić, kto się na to złapie. Więc te postacie wciąż zbliżają się do gry. To nie jest tak, że one zostaną usunięte. Wydaje mi się, jak miałbym spekulować, że przynajmniej jednej z tych postaci zostanie zmienione imię. Takie szepty są wśród testerów. Ale czy tak faktycznie będzie? Pojęcia nie mam. Obie te babki do gry się zbliżają na 99,99%. Co więcej, wyciekły też banery na aktualizację 1.5 i 1.6. Jak poszukacie, a daleko szukać nie trzeba, to będziecie wiedzieli, kto powinien teoretycznie znaleźć się na najbliższych 5-6 banerach, tak? Ile zmienione? Jeden z aktualizacji 1.4, o którym wiemy, dwa z aktualizacji 1.5, jeden z aktualizacji 1.6 i jeden, o którym ja słyszałem z innego źródła. Więc sytuacja wygląda tak, że to co ja słyszałem, to że MiHoYo się to nie spodobało na tyle, że będą najprawdopodobniej zmieniali te banery i jedyne co zostanie, to postacie, które są im potrzebne, bo są związane z fabułą, czy z czymś tam połączonym z nadchodzącymi, nie wiem, eventami, działaniami, whatever. Więc teoretycznie, jeżeli ktoś czekał na jedną z tych postaci, których wymienił nie będę, a które były na banerach, które wyciekły, to jest ogromna szansa, że te postacie zamienią się kolejnością albo w ogóle wylecą gdzieś na później, a na ich miejsce wskoczą inne postacie, które później miały być. Więc tak jakby likerzy wymusili zmianę na MiHoYo i jeżeli ktoś czekał na te konkretnie postacie, to jest to sytuacja bardzo niefajna dla tej osoby. Z perspektywy MiHoYo totalnie rozumiem, dlaczego będą chcieli zamienić te postacie i dać inne, chyba że, to już będzie drugi cytat z Szatana z 7 klasy u mnie na kanale, w odcinkach z Genshina, zrobią w ten sposób, że zapowiedzą, że będzie zmiana i nie domyślimy się co i dadzą ponownie to samo, co miało być. Więc taka opcja też istnieje, aczkolwiek ja się nie nastawiam na nic. Ja czekam na jakę, jeżeli ona będzie za pół roku, to dla mnie też dobrze, więc totalnie mnie nie wzrusza nic, co w tym momencie się dzieje. Nie wzruszają mnie inne postacie, które wyciekły. Nawet mnie cieszy zainteresowanie tymi nowymi postaciami, bo to oznacza, że część ludzi, która czekała ze mną na jakę, zmienia swój target i będzie rolowała po co innego, więc będzie większa dywersyfikacja w naszym węższym i szerszym gronie znajomych grających w Genshina. Prawdopodobniej będzie mniej, a jak więcej innych różnych postaci, więc będziemy się mieli czym wymieniać, będziemy się mogli uzupełniać. Będzie jak najbardziej na plus. Kolejna rzecz na temat wycieków i przecieków. Wyciekł DevKit, pliki źródłowe aktualizacji 1.5. I stało się, z tego co rozumiem, to po tym, albo przynajmniej MiHoYo kapnęło się o tym, że to się stało, już po tym, jak poprosiło ludzi o niepodawanie dalej leaków, że to jest niefajne, nieprzyjemne, psuje im plany i jada. I później się kapnęli, że wyciekły dane, które pozwalają tym, którzy to dorwą, postawić na przykład prywatny serwer z Genshinem. I jeszcze taki szybki disclaimer do tej sytuacji, którego nie powiedziałem wystarczająco jasno, więc dogrywam prostszymi słowami. To nie jest tak, że to wyciekło.
To nie jest tak, że ktoś to z MiHoYo wykradł. Ten dev kit został wrzucony przez przypadek najprawdopodobniej, przynajmniej według mojej wiedzy, przez któregoś z pracowników. Czyli któryś z pracowników, niecelowo zapewne, zaploadował nie te pliki, które miały być wrzucone w sieć. I jeśli dobrze rozumiem sytuację, stało się to już po rozpoczęciu wojenki z leakerami. I to jest coś, co poszło w ramach błędu od MiHoYo i jest to tragiczny błąd. Ale to nie tak, że ktoś z zewnątrz próbuje MiHoYo zrobić krzywdę w ramach, nie wiem, złośliwości czy próby zniszczenia tej firmy. I tutaj moje ostrzeżenie, jeżeli ktokolwiek to zobaczy, możliwość ściągnięcia tego, zdobycia tego i tak dalej, nie próbować! To akurat jest karalne, MiHoYo za to będzie ścigało i większość tego, co zobaczycie, to najprawdopodobniej jest fake, bo ludzie, wiedząc o tym, że to wyciekło, będą próbowali zwabić frajerów, no i władujcie się tu na stronkę, wyślijcie SMS-a albo wbicie na tą stronę, gdzie jest pełno wirusów! Ogólnie zasadniczo to jest niebezpieczna zabawa, bo devkit jest własnością MiHoYo. Więc tego bym nie polecał ruszać, ale to tłumaczy, dlaczego MiHoYo nagle zaczyna walić ze wszystkich dział, bo jeżeli faktycznie jest to prawda, a widziałem na internetach źródła, które mówią, że już możesz sobie tego devkita ściągnąć, co jest bardzo głupim pomysłem, to cała ta sytuacja jest znacznie poważniejsza dla MiHoYo niż zwykłe polowanie na leakerów. Bo tamto to jest ciuciubabka, zabawa w kotka i myszkę, bez teoretycznie większych konsekwencji dla wszystkich, którzy nie podpisywali żadnej umowy z MiHoYo. Ale to już jest działalność karalna, więc prosiłbym was, jeżeli coś takiego zobaczycie, o obrócenie się i uciekanie w drugim kierunku. I teraz dochodzimy do kolejnej, bardzo głupiej sytuacji, która nie wiem, czy już się rozpoczęła, czy dopiero się rozpocznie. Ja wczoraj w nocy, zresztą jak siedziałem z wami na Discordzie, dostałem info, że są kolejne przecieki w tym klimacie, kiedy MiHoYo jest rozruszone i wściekłe. Są kolejne przecieki z bet, które są betami tymi bardziej zamkniętymi z przyszłości, które testują rzeczy, które najprawdopodobniej trafią do aktualizacji 1.6 i 1.7, więc jest jeszcze więcej przecieków w internecie. Stąd moja teoria, że w tej całej sytuacji, która się rąbie, albo to jest ktoś z wewnątrz, który próbuje ugrać nie wiem co, stworzyć jakąś dziwną sytuację, w której... No nie wiem jaki ma być plan docelowy. Albo ktoś jest bardzo na MiHoYo wkurzony i próbuje ich rozruszyć jeszcze bardziej, sprawdzając, jakie mają jeszcze asy w rękawie. Bo to jest najgorszy możliwy moment do robienia kolejnych przecieków. Tym bardziej, że wyciekają rzeczy, które wyglądają tak, jakby ktoś miał dostęp do wszystkich, wiecie, tych cyferek, liczb, statystyk, broni. Rzeczy, do których normalnie gracze tak otestujący na samym początku dostępu nie mają. Więc to wygląda nie najlepiej. Jeśli miałbym strzelać, to powiedziałbym, że ktoś się faktycznie drażni z MiHoYo, co wyjdzie wszystkim na niekorzyść. To jest zły moment, zła sytuacja i timing jest bardzo, bardzo nieudany. No dobra, mając to już za sobą, pamiętajcie oczywiście, że wciąż trwa A One Min Welcome, web eventik, w którym możemy pobawić się w gotowanie różnych potraw, porobić zadanka na dziś. Jeżeli robicie wszystko od pierwszego dnia, to dziś jest ten dzień, w którym powinniście móc oddać drugi zestaw. Zastanawiałem się wcześniej, czym jest ten tray. Tray to jest tacka, w której mamy już przygotowane przez nas potrawy. Surf now. A, nie działa, myślałem, że automatycznie założy tutaj wszystkie rzeczy, które mamy dostępne. I bum, nagrody proszę. Zobaczmy, czy są. Tak, wpadły wszystkie jedzonka i wpadło 50 primoszków. Zagotowanie! Pamiętajcie też, że wciąż trwa daily check-in web event, bo on trwa przez cały ten miesiąc i wydaje mi się, że będzie w każdym miesiącu kolejny. Mam nadzieję, że z lepszymi nagrodami, bo te poza primogemami są naprawdę cienkie. Dzisiejsze siedzisko zostało podesłane przez Mitsuki. Chyba tak się to czyta. Jeżeli źle, to przepraszam, poprawna pisownia tego niku jest na dole w tym segmencie opisu. I zasypujecie mnie tym, szczerze powiedziawszy, mój plan oryginalnie był taki, że te osoby, które mi podesłały na Discordzie, no to wrzucimy do odcinka, a potem siądę i każdy mail z konkursu wymienię po kolei wszystkie osoby, byłoby fajnie. Z tym, że wysyłacie mi tego codziennie znacznie więcej niż ja robię odcinków, co oznacza, że... Nie wiem, kiedy dojdę do tych maili. W pewnym momencie się znudzicie, ale z drugiej strony wygląda na to, że bawi was to wielce, więc... Dziękuję, jesteście awesome. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, przy dobrych wiatrach. Widzimy się dziś o 18 na Twitchu i najprawdopodobniej jutro na kolejnym odcinku, chyba że jak słyszycie moje gardło i gorączka i tak dalej mnie powali i jutro nie będę w stanie nagrywać. Do następnego i hej! A teraz czas skoczyć do Mondstadt i dograć fragment z Mondstadt i co więcej zobaczyć, jak wygląda
udekorowane Mondstadt, bo troszkę się nie mogę doczekać. Troszkę bardzo się nie mogę doczekać.